Jest pan zadowolony z tych wyników swoich? Te osobiste, to co pan prezes Duma mówił, od jakichś kilku dobrych miesięcy, czy kilkunastu nawet, utrzymują się na takim przyzwoitym poziomie, więc to zawsze daje taką ludzką satysfakcję. Lubimy być lubiani, a jak jest jeszcze mały odsetek osób, które tak negatywnie na ciebie patrzą, a to jest chyba taka ważna też, ważny element tego badania robionego przez IBRIS, no to zawsze to jest sympatyczne, choć nie zawsze to się przekłada na wyniki wyborcze, więc zdaję sobie z tego sprawę, ale co miesiąc z niecierpliwością myślę, że wszyscy politycy czekają na to, co w Onecie się pokaże na nasz temat. No ale jaki skok zaufania dla Donalda Tuska, zauważył pan? To jest chyba normalne, znaczy, największy też. Największy ma aktualnie Rafał Trzaskowski, ale największy wzrost zaliczył Donald Tusk. Warto pogratulować i serdeczne gratulacje. Myślę, że to jest też coś normalnego po powrocie do takiej normalnej, codziennej aktywności politycznej. No, czy to się przełoży na wyniki wyborcze, to się zobaczy. Zresztą porozmawiamy jeszcze o tym, bo chciałabym się zatrzymać, prawda, panie prezesie, na tym, co się dzieje na naszej wschodniej granicy. Jak pan widzi te obrazki grupujących się migrantów w klinczu służb, w klinczu sił obronnych, tworzy się nowe obozowisko, to co pan sobie myśli, jakie to emocje w panu wywołuje? No po pierwsze widać systemową, zaplanowaną i precyzyjnie realizowaną akcję Aleksandra Łukaszenki, który chce doprowadzić do destabilizacji w Polsce i w Europie. I to już jest chyba jasne, że to nie jest przypadek, to jest wykorzystywanie tych osób, które kupują w nadziei na lepsze życie bilet na białoruskie linie lotnicze, wierząc, że przez szlakiem tranzytowym, który jest im tak ogłaszany, szybko dotrą do Niemiec czy do Francji. Więc no, to jest jedno wielkie oszustwo wobec tych osób, a wobec nas no, to jest jednak poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Stąd wezwanie na przykład 11 państw Unii już w październiku tego roku do budowy zapory. Stąd budowa zapory na Łotwie, Litwie i w Polsce. Więc to wszystko jest bardzo trudne. Brakuje mi jednej rzeczy, na pewno tak, która by pomogła w wojnie hybrydowej z Białorusią, to jest informacja, rzetelna informacja. Jeżeli dziennikarze BBC, dziennikarze CNN-u stacjonują po białoruskiej stronie, no to tam pytają Białorusinów, pytają pewnie często podstawione osoby, bo przecież to jest w wielu miejscach wyreżyserowane. Jakby to było po polskiej stronie, no to byśmy wygrali wojnę informacyjną. Dzisiaj tą wojnę informacyjną, a ona jest częścią wojny hybrydowej, przegrywamy. Oczywiście, natomiast są deklaracje, bo słyszeliśmy marszałka Terleckiego, który powiedział, że wybrane stacje telewizyjne ogólnopolskie być może pojawią się. Na razie czekamy oczywiście na realizację tych deklaracji, no ale tak od Mateusza Morawieckiego słyszymy co innego. Moim zdaniem powinni być akredytowani dziennikarze, tak jak właśnie na Litwie. Litwa jest w ogóle ciekawym przykładem. Ten konflikt o charakterze politycznym też, bo to nie jest klasyczny kryzys migracyjny. To nie jest taka sytuacja, w której te osoby uciekają bezpośrednio przed jakimś konfliktem zbrojnym toczących się u nich w kraju. Oni oczywiście poszukują lepszego życia, ale na Litwie do czego doszło? Bo ten kryzys ich dotknął polityczny wcześniej. Porozumienie rządzących i opozycji i też zaangażowanie mediów bardzo mocne w rzetelnym informowaniu. Myślę, że to jest bardzo ważne w tej wojnie hybrydowej. Żeby ją wygrywać, to ją trzeba prowadzić na wielu frontach. To nie jest tylko bezpieczeństwo granicy, ono jest bardzo ważne. I tu myślę szacunek zawsze do tych wszystkich, którzy służą Polsce jako żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji. Teraz też chciałbym, żeby w tej całej sytuacji człowieczeństwo, o które niełatwo pewnie w takich emocjach czasem jako pierwszym odruchu powinno być niezagubione. Bezpieczeństwo i człowieczeństwo może iść w parze i pomoc humanitarna powinna być udzielana. Tu jest ważny głos Kościoła i myślę, że i Caritas mógłby dużo dobrego zrobić i inne organizacje. No i PCK, ale PCK akurat tego się tam nie tych organizacji się tam nie dopuszcza. Panie prezesie, a sankcje zapowiedziane przez Unię, co do których jest zgoda, że w ciągu kilku najbliższych dni mają być zastosowane wobec podmiotów i osób odpowiedzialnych za transport migrantów na Białoruś. Co oznacza ten krok?
Po pierwsze oznacza, że Europa podchodzi poważnie do problemu i to jest ten sygnał polityczny, który jest niezwykle ważny. Przede wszystkim widzimy, co można we wspólnocie zrobić. Oczywiście. Mi brakuje jeszcze Rady Europejskiej w tym temacie. Premier powinien tak z takim wnioskiem wystąpić. Rozważa uruchomienie artykułu 4 NATO, bardzo ważny. To by było wydarzenie już pokazujące gigantyczną skalę zagrożenia. Bardzo ważne jest to, żeby się odbyła Rada Europejska w tym temacie i zablokować kanały przerzutowe, bo skutkiem tego działania Łukaszenki jest to, że tworzą się obozowiska na granicy polsko-białoruskiej. Granica polsko-białoruska ze strony polskiej jest zagrożona, ze strony Unii Europejskiej musi być chroniona. Ale przyczyna leży w Bagdadzie, leży w Damaszku, leży w tych miastach i w tych państwach, z których startują samoloty. Jeżeli tam dyplomacja europejska, światowa, amerykańska zablokowałaby, doprowadzilibyśmy do zablokowania tych lotów, no to ten konflikt jesteśmy w stanie wygrać i opanować. A jakie znaczenie ma ta rozmowa prezydenta Macrona z Władimirem Putinem i deklaracja rzeczy, że należy tę sytuację deeskalować? No, co to znaczy w ustach Władimira Putina? Że ma pełną kontrolę nad tym, co się tam dzieje, że w jednej chwili może zatrzymać to. I ta rozmowa, która została przez Francję podjęta, te relacje francusko-rosyjskie historycznie są przecież znane. I na pewno to jest jeden z elementów szeroko pojętej dyplomacji europejskiej. My nie jesteśmy w stanie i nie możemy samodzielnie dzisiaj prowadzić takiego dialogu z Rosją, bo on będzie kontrproduktywny. On będzie tylko powodował, że na pewno nie osiągniemy naszych celów, a wręcz przeciwnie, to można działać. Ale w ramach Unii Europejskiej to ja widzę sens tego działania. A dzisiaj w ramach posiedzenia Sejmu dzisiejszego będzie uchwała dotycząca sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Będzie podjęta jednogłośnie? Nie wiem, bo był sprzeciw ostatnio kilku posłów co do informacji rządu. Nie była to liczna grupa. My tego sprzeciwu nie zgłaszaliśmy. Uważamy, że w obliczu takiego zagrożenia jest potrzebna solidarność i odpowiedzialność. Solidarność tu w Polsce i solidarność europejska z Polską. I odpowiedzialność polityków, że to nie jest granica, nie ma barw partyjnych, tylko granica jest biało-czerwona, gdzie zaczyna się interes państwa polskiego, tam kończy się interes partii politycznej, szczególnie w takich momentach. Ja bym wzywał i będę zachęcał wszystkich parlamentarzystów do zaproponowania takiej uchwały, która jest do przyjęcia do jak najszerszego grona. A ta, która jest teraz zaproponowana, jest nie do przyjęcia? Dla mnie ta pokazana już podczas ostatniego posiedzenia, ja do niej nie zgłaszałem uwag, więc my tu jesteśmy otwarci. Na pewno trzeba jasno powiedzieć, że wypełniając Konstytucję Rzeczpospolitej, integralność terytorium i nienaruszalność naszych granic, to są postanowienia polskiej Konstytucji. I one muszą być przestrzegane. Po drugie, musi być też, myślę, powinno być w tej uchwale zawarte uszanowanie dla tych, którzy służą Rzeczpospolitej. Po trzecie, powinien być jasny sygnał do zaproszenia wszystkich państw Unii Europejskiej do wsparcia, do solidaryzmu europejskiego. Po czwarte, dyplomacja i polska, i europejska musi być zobowiązana tą uchwałą do podjęcia wszystkich możliwych kroków do zaprzestania tranzytu osób na Białoruś. Ja jeszcze wrócę oczywiście dzisiaj w programie do rozmowy o sytuacji na granicy, do sankcji, do artykułu 4, bo moim gościem będzie generał, który myślę, że ma bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. A z panem chciałbym porozmawiać jeszcze o przypadającej dziś 6. rocznicy rządów PiS-u, 14. uroczystości, czego pan... Ja jakoś tego nie będę fetował i świętował, więc... Ja rozumiem, ale może jest coś, czego by chciał pan pogratulować PiS-owi za te 6 ostatnich lat. Na pewno nie można odmówić rządowi PiS-u umiejętności chwalenia się. My tego nie mieliśmy, jak rządziliśmy, nie potrafiliśmy pokazać dobrych rzeczy, na przykład tego, co się udało zrobić dla rodziny, najdłuższy urlop rodzicielski, tysiące żłobków, przedszkoli wybudowane, przedszkola za złotówkę, domy dla seniorów, cała polityka senioralna. Ja wymieniam tylko to, za co ja byłem odpowiedzialny i nie potrafiliśmy dotrzeć z tą informacją. Kierowców słabych może mieliście? Też byliśmy tak nastawieni w rządzie, żeby
pieniędzy na taką akcję promocyjną nie wydawać. Dzisiaj są miliony wydawane nawet na akcje promocyjne dotyczące funduszy europejskich, które niekoniecznie mogą przyjść do Polski, bo już widzieliśmy te billboardy. No i reklamy telewizyjne. No, reklam telewizyjnych, dyskusji. No i to opanowali do perfekcji. Znaczy, jak czegoś ten rząd potrafi robić, to chwalić się na każdym kroku. I to przyniosło skutek w wyborach 2019 roku, bo wszyscy usłyszeli o programach 500+, o różnych programach emerytalnych, 13. emerytura. To było powtarzane po wielokroć. I tą na pewno lekcję opozycja musi odrobić, jeżeli przejdzie do rządzenia, też musi skutecznie informować o swoich programach, o tym, co robi. No ale wad niestety w tym obrazku sześcioletnim jest dużo więcej. Najgorsze to, co zrobił ten rząd, to podzielił nas. Po prostu rozbił wspólnotę społeczną, wspólnotę narodową. A ona była wcześniej? Była. Była nadwątlona, była oczywiście, były różnice, były spory, ale nie było takiej nienawiści między nami, nawet w rodzinach. Nie było takich sytuacji, gdzie po prostu osoby, które się znają od lat, przestają się ze sobą komunikować, rozmawiać, nie spotykają się, nie idą razem na piwo, bo są w stanie wykrzyczeć do siebie najgorsze rzeczy. To się dzieje w najbliższych rodzinach. To jest niesamowite, że się daliśmy, tak, bo gdybyśmy byli mocniejsi, no może lepiej wyedukowani, były wykształcone w nas inne potrzeby, to być może by tego nie było. Chyba dotknęła pani redaktor najważniejszego słowa, które też gdzieś zniknęło. Edukacja, wiedza, świadomość, prawda. To wszystko jest kompletnie ignorowane, tak naprawdę jest w totalnej defensywie. A jak pan myśli, będzie ile tych rocznic w sumie? 8? No ja bym chciał, żeby się na 6 skończyło i każdego roku będę walczył o to, żeby wybory były jak najszybciej, bo uważam, że... A jak będzie pan walczył? Jak PSL chce się przyczynić do odsunięcia PiS od władzy? Pan na przykład kategorycznie reaguje na te propozycje stworzenia wspólnej listy opozycyjnej, wspólnego bloku. Jest pan w stanie powiedzieć, że go na pewno nie będzie? Bo uważam, że on był po prostu nieskuteczny. W wyborach europejskich stworzyliśmy, my to spróbowaliśmy i dobrze, że spróbowaliśmy. Bo połączyliśmy się na wybory europejskie. Wydawać by się mogło najłatwiejsze dla opozycji. Bo jasny podział. My za Unią, PiS przeciwko. I kompletnie temat Unii Europejskiej nie był dyskutowany w wyborach europejskich, a były tylko sprawy światopoglądowe. PiS uruchomił masę wyborców, którzy nigdy nie chodzili na te wybory, bo wytworzył poczucie zagrożenia tradycji, wartości chrześcijańskich szczególnie. Udało im się to zrobić niestety. Fałszywie to było obłudne i propagandowe. Ale też odwoływali się do ludzi, którzy gdzieś tam byli niezaopiekowani czy odrzuceni. To w wyborach parlamentarnych 2015 roku. Tak, to było na pewno skuteczne. Ale później już był ten podział bardzo taki światopoglądowy. I w wyborach 18 roku samorządowych już i 19 europejskich i parlamentarnych. Więc przerobiliśmy tą lekcję na opozycji. Przegraliśmy, mając wspólną listę w wyborach europejskich 7 punktami procentowymi. No to trudno powtarzać te same eksperymenty, czy te same próby i liczyć na inny efekt. Ja chciałbym, żeby opozycja była zjednoczona, ale niekoniecznie na jednej liście, tylko we współdziałaniu, we wspólnych celach. Doprowadzenia do porządku tego, co jest w rozgardiaszu, czyli wymiaru sprawiedliwości. Poprawy pozycji Polski w Unii Europejskiej, żebyśmy nie mieli takich zagrożeń jak dzisiaj na polsko-białoruskiej granicy. Naprawy ochrony zdrowia. Tu jest potrzebne wielkie zjednoczenie opozycji. Szczególnie w dzisiejszej sytuacji. Uzgodnienie podstawy wspólnego programu, który będzie można realizować po kolejnych wyborach. I to jest prawdziwe zjednoczenie w merytorycznym działaniu. A jak ułożyć się tak politycznie na tej scenie, w tej batalii wyborczej, to czasem takie zero-jedynkowe podpowiedzi, że czarne i białe, to wygrają wtedy ci, którzy będą po środku, a po środku zostanie Konfederacja. A sojusz PiSu i Konfederacji byłby jeszcze gorszy niż to, co jest dzisiaj. Mhm. A propos pandemii, zdrowia i działań rządu. Mamy wzrost zakażeń. W innych krajach słyszymy, że wprowadzane są obostrzenia. Jak nie pamiętam już, gdzie to było, chyba w Hiszpanii, jak
zagrożono sankcjami wobec niezaszczepionych, czy też niewpuszczaniem ich, no to ustawiły się gigantyczne kolejki. Jest chyba ponad 90% już zaszczepionych, 93%. Tak. Więc a u nas? No, w Portugalii to już dużo wcześniej było na przykład, ponad 90%. Rząd nie ma pomysłu. Ewidentnie nie potrafił zbudować takiej atmosfery wobec szczepienia i takiej prawdziwej informacji przekazać naszym obywatelom i doprowadził do sytuacji, że ogromna część społeczeństwa, bo 40% jest po prostu niezaszczepionych. Wiele osób zostało zmanipulowanych. Nie dotarł rząd z żadną kampanią promocyjną szczepień. Nie zaangażował kościoła, który mógłby dużo pomóc. Sam się rząd nie zaangażował, bo prezydent Duda w jednym zdaniu mówi, no tak, szczepcie się, ale to tak nie do końca. No więc jak głowa państwa nie jest w 100% przekonana, że musi ze wszystkich swoich sił, ze całego swojego zaangażowania wspierać akcję szczepień, no to niestety to tak się kończy. W 100% odpowiadają za każdą dzisiaj osobę leżącą w szpitalu. Odpowiadają ba więcej za tych, którzy się nie mogą dostać do szpitala, bo łóżka internistyczne, chirurgiczne, rehabilitacyjne, reumatologiczne są zajęte przez osoby chore na COVID, a nie przez tych, którzy czekali na zabieg planowy. I to jest tragedia, gdzie rząd, nie wprowadzając żadnych obostrzeń, tak naprawdę wprowadził cichy lockdown w szkołach, gdzie przecież było obiecane, że dzieci zaszczepione nie będą objęte nauczaniem zdalnym ani nauczaniem hybrydowym. A jest informacja o jednej osobie z potencjalnego kontaktu, cała klasa idzie na nauczanie zdalne. Więc tu jest dyskryminacja osób zaszczepionych, które się wykazują odpowiedzialnością. No i kosztem tych niezaszczepionych niestety cierpią. Cierpią i rząd nie potrafił dotrzeć z prawdziwą informacją, bo jest grupa wąska, ja uważam, osób, które sieją kłamstwo w sprawie szczepień w internecie. Ale wiele osób nie dostało prawdy w tym temacie, a rząd był za to odpowiedzialny i zostało zmanipulowane po prostu. Mamy takie obrazki ze szpitali, osób leżących pod tlenem czy pod respiratorem. Żałuję, że się nie zaszczepiłem, ale, no i tam oczywiście mnóstwo innych przyczyn pada, ale teraz to już się na pewno zaszczepię. Tylko dlaczego musi dochodzić do takich ciężkich stanów? Dlaczego musi dochodzić, choć takie zdanie, mam nadzieję, że trafi szerzej niż kampania rządowa. Wiele osób, to też moi koledzy lekarze, jak z nimi rozmawiam w szpitalu, w którym przecież w COVID-zie pracowałem nie tak dawno, mówią mi wprost, że no nie spotkały osoby, która już będąc w ciężkim stanie byłaby dumna z tego, że się nie zaszczepiła. Tak jak wielu napinało muskuły i pokazywało, jak jacy to są odważni, jak się nie dadzą tutaj jakiejś propagandzie zdrowotnej przekonać, no to teraz, kiedy widzą, jak nie możesz nabrać oddechu, jak cię dusi, jak można powiedzieć obrazowo, jak wąż boa COVID i powoduje, że nie jesteś w stanie nabrać powietrza do płuc, to wtedy się zmienia perspektywa. Tylko ochrońmy siebie, szanowni państwo, jeszcze raz bardzo proszę. Wiem, że macie czasem jakieś wątpliwości, że pytacie, dlaczego to tak szybko zostało wynalezione, czy to jest wszystko bezpieczne. Ja jestem po trzeciej dawce. Właśnie chciałam pana zapytać. Jestem po trzeciej dawce, tydzień temu się zaszczepiłem. Żadnych skutków ubocznych. Czuję się bardzo dobrze. Trwało to bardzo szybko i nie ma, moim zdaniem, populacyjnie żadnego ryzyka. Oczywiście zdarzenia niepożądane po przyjęciu każdego leku, nawet aspiryny, którą znamy od wielu, wielu lat, przecież je mogą zdarzyć, czy innych leków, które są dostępne bez recepty. Są zdarzenia niepożądane i są powikłania po przyjęciu takich leków. Więc to się może wydarzyć. Trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć. Ale procent tych osób, które mogą doświadczyć jakiegoś zdarzenia niepożądanego, jest niewielki, jest mikroskopijny, można powiedzieć. Panie prezesie, chciałabym na koniec, już jesteśmy pod redakcją. Tak jest. Zapytać pana o wspomnienie człowieka, którego dziś najprawdopodobniej żegnamy. No usłyszałem o tym. Mamy informację, powtórzę tym, którzy w redakcji, tak, którzy jeszcze tego przygotowywaliśmy się do programu. Kamil Durczok, nie żyje, dziennikarz, zmarł w wieku 53 lat w Katowicach. Nie wiemy jeszcze dlaczego, oczywiście te informacje zbieramy, no ale jednak jego odejście jest
choć zniknął z ekranów już od kilku lat, to na pewno przez wiele lat odgrywał ważną rolę. To pani redaktor sama może powiedzieć, że znaliście się na pewno. Pracowaliśmy razem. Pracowaliście razem i myślę, że trzeba zachować te dobre wspomnienia, szczególnie z tej działalności dziennikarskiej, takiej w największej jego aktywności. No i ciężkie chyba te ostatnie lata, tak jak patrzyłem na to, co się działo. Smutne na pewno smutne. Też skłaniające do jakiejś refleksji. Na pewno w takim dniu, kiedy ktoś odchodzi, niezależnie jak się go ocenia, przez jaki pryzmat się patrzy, to pochylenie głowy, westchnięcie w dobrej i serdecznej pamięci i modlitwa jest zawsze na miejscu. Bardzo, bardzo mocno współczuć rodzinie, która pożegnała swojego bliskiego. Dziękuję serdecznie. Dzięki wielkie. Miłego dnia. Władysław Kosiniak-Kałysz. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.